Jeżeli chcemy być wiecznym klientem, petentem, żebrakiem w Brukseli, pogardzanym przez inne narody, które tak jak Niemcy uważają, że utrzymują tych biednych, niezaradnych Polaków, że gdyby nie pieniądze niemieckie, to Polska by w ogóle pewnie zbankrutowała, no to wybierajmy Lewicę, Platformę, PiS, PSL. Bardzo dobry wybór, jeżeli ktoś ma takie poglądy. Choć do wyborów parlamentarnych pozostał jeszcze rok, niektóre partie już rozpoczynają objazd po kraju. Tak jest z Konfederacją, która liczy na lepszy wynik wyborczy niż w 2019 roku. Do Kolina przyjechał Krzysztof Bosak, poseł ugrupowania, który mówił m.in. o szantażu finansowym Unii Europejskiej. Podróżujemy po Polsce, mobilizujemy ludzi, bowiem bez oddolnej społecznej mobilizacji sytuacja polityczna w kraju się nie poprawi. Politycy są rozzuchwaleni biernością naszego społeczeństwa, uważają, że wystarczy zarządzać kosztami kryzysu, czytać na bieżąco badania opinii publicznej, zmieniać wersję jak rękawiczki, mówić ludziom to, co chcą usłyszeć, przed wyborami rozdać trochę pieniędzy i w ten sposób zapewnić sobie reelekcję. Na przeszkodzie realizacji tego planu stoi jedna siła polityczna, to jest Konfederacja. Wszystkie inne partie są zdecydowane grać w tą samą grę. My jako jedyni mówimy rzeczy niepoprawne politycznie, niezależnie czy z sondaży wychodzi, że to w danym czasie się opłaca, czy nie opłaca. Liczymy na to, że liczba wyborców, którzy to docenią, jest wystarczająco duża, żeby Konfederacja w następnym Sejmie zrobiła poważną różnicę. Była nie tylko kołem, ale była klubem, żeby w naszych szeregach były także kobiety, żebyśmy byli silniejsi, żeby inne siły polityczne nie mogły Polaków traktować z taką pogardą jak obecnie, tylko musiały uwzględniać ich interesy, a nie tylko swoje. Jedną z liderek listy Konfederacji w okręgu konińskim w przyszłorocznych wyborach ma być Anna Bryłka. Potrzebujemy w następnej kadencji w Sejmie ludzi tak merytorycznych i tak znających tę tematykę jak Anna Bryłka. Anna Bryłka w Sejmie jest filarem naszego biura legislacyjno-prawnego, które analizuje te wszystkie ustawy, te umowy międzynarodowe, które mają być ratyfikowane, prawo europejskie i tak dalej. Natomiast tu w okręgu konińskim Anna Bryłka jest naszym liderem Konfederacji, osobą, która będzie kandydować do Sejmu i dlatego jestem dzisiaj tutaj także po to, żeby Annę wesprzeć w tej pracy kampanijnej, która powoli rusza, żeby wesprzeć Jakuba i wszystkich, którzy tu lokalnie działają w planowaniu kampanii wyborczej, tego co będziemy robić. Podczas konferencji z dziennikarzami Anna Bryłka mówiła m.in. o tym, że ratyfikacja Funduszu Odbudowy była błędem. Konfederacja była temu przeciwna. Po pierwsze, Fundusz Odbudowy to wspólny unijny dług. Dług, który obciąża polską gospodarkę do 2058 roku. Fundusz Odbudowy to również wspólne unijne podatki. Tego nikt nie mówi, o tym nikt nie wspomina, a jest to gigantyczne obciążenie finansowe dla polskiego budżetu. Krajowy Plan Odbudowy został przyjęty, został wynegocjowany z Komisją Europejską, ale potem po krótkim czasie opinia publiczna dostała do wiadomości kamienie milowe, czyli postulaty, ustawy, zapisy, wymagania, które musi spełnić Polska, aby otrzymać fundusze z Krajowego Planu Odbudowy. No i co się okazało? Okazało się, że jest to duże zaskoczenie nawet dla polityków partii rządzącej, bo znalazły się tam zapisy o nowych podatkach, między innymi podatek emisyjny, to znaczy podatek na zasadzie zanieczyszczający płaci, podatek od aut spalinowych, znalazły się tam zapisy regulujące nawet wpływające na regulamin Sejmu. Jest to bardzo silna ingerencja wewnętrzne, w suwerenne tematy zadania państwa polskiego. Podczas wizyty w regionie Krzysztof Bosak spotkał się także z mieszkańcami Konina i sympatykami Konfederacji.